Co to jest całkowita zdolność wiązania żelaza, TIPS, i na czym polega badanie? Żelazo jest ważnym pierwiastkiem dla procesu tworzenia nowych krwinek czerwonych. W organizmie działają różne mechanizmy utrzymania prawidłowego stężenia żelaza, zarówno w przypadku jego wchłaniania, jak i wydalania. Podstawowym przenośnikiem żelaza w krwiobiegu jest białko nazywane transferyną. Wychwytuje ono jony żelaza przyjęte przez organizm, a następnie transportuje je do miejsca, w którym są niezbędne, wątroby, szpiku kostnego itd. Nie ma ono zdolności magazynowania żelaza, te funkcje pełni inne białko ferytyna, tylko je przenosi. Badanie całkowitej zdolności wiązania żelaza w sposób pośredni ocenia stężenie transferyny, polega na obliczeniu, jak dużą ilość tego pierwiastka jest w stanie związać transferyna zawarta w próbce krwi, określa zatem ilość wolnych miejsc wychwytujących żelazo. Zwiększenie zdolności wiązania żelaza występuje, gdy organizm wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na żelazo. Zwiększa wówczas szansę transferyny na wyłapanie wolnego żelaza poprzez zwiększenie jej stężenia, a co a tym idzie, zwiększenia możliwości wychwytywania wolnego żelaza. Stan taki ma miejsce, na przykład w przypadku niedokrwistości. Może także ulec zwiększeniu u kobiet w ciąży lub stosujących antykoncepcję hormonalną. Zmniejszenie zdolności wiązania żelaza ma miejsce w stanach tzw. przeładowana organizmu żelazem, jak na przykład u chorych z zaburzeniami przetwarzania i gromadzenia żelaza, NP, hemochromatoza, w przypadku chorych na niedokrwistości tzw. hemolityczne, czyli polegające na nadmiernym rozpadzie krwinek czerwonych, uwalniające się wówczas żelazo gromadzi się w organizmie w nadmiarze, u chorych, którzy często poddawani są transfuzjom krwinek czerwonych. Zmniejszenie zdolności wiązania żelaza ma miejsce także u chorych na nowotwory, w przypadku ostrych i przewlekłych zakażeń. Wartości prawidłowe wynoszą, kobiety, 40-80 mol/L, 223-446 g/dL, mężczyźni, 45-70 mol/L, 251-391 g/dL. Jakie są wskazania do badania TIPS? Badanie to z reguły wykonywane jest wraz z innymi pozwalającymi ocenić gospodarkę żelazem, stężeniem żelaza, ferytyny, utajoną zdolnością wiązania żelaza, saturacją transferyny, stężeniem rozpuszczalnego receptora dla transferyny. Całościowa ocena wymienionych parametrów pozwala na dokładną ocenę zasobów żelaza w organizmie. Badanie to jest istotne jako pomoc w zrozumieniu podłoża niedokrwistości. Jak przebiega badanie TIPS? Badanie polega na pobraniu próbki krwi żylnej. Jak przygotować się do badania TIPS? Należy pamiętać o pozostaniu na czczo i nieprzyjmowaniu preparatów zawierających żelazo około 12 godzin przed planowanym badaniem. Badanie najlepiej wykonać rano. Jakie powikłania mogą wystąpić po badaniu TIPS? Pobieranie krwi jest rutynowo wykonywaną, bezpieczną procedurą. U bardzo małej liczby osób zaobserwować można takie powikłania, jak zasinienie i niewielki obrzęk w miejscu wkłucia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, pielęgniarka może poprosić o uciśnięcie miejsca pobrania krwi jałowym gazikiem.